Siemanko, jak sami widzicie, po tytule nowy team, Team X2. Team X powraca tak jak ja, aż się kurwa zrymowało. Team X startuje razem ze mną, bo w tym momencie właśnie chciałbym wrócić do nagrywania regularnego i zrobić pewną serię, na którą mam pomysł. To będzie taki jakby podcast, coś w tym stylu, tylko że z gameplayem. Chciałbym zrobić coś w stylu pół komentarii, ale żeby to było tylko moje zdanie, a nie wywalanie brudów na kogoś innego, bo nie chcę przekładać do filmów mega dużego czasu, tylko chciałbym po prostu mówić to z głowy, a nie rzeczy tam z kartki, rzeczy, które wcześniej, Wy Wyrysertowałem, bo to trochę bez sensu. No i tak, co są z nowym teamie X? Jak sami widzicie. Jest to odgrzewany kotlet moim zdaniem. Też są nowe fury, też jest piosenka na sam początek. I jest nawet kilka osób, które są naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne do swoich poprzedników, oczywiście z poprzedniego teamu. Zacznijmy sobie może od początku, więc na Natsu Na co jest w tym teamie jako osoba, która chyba ma prowadzić ten team jako powiedzmy lider. No i mam wrażenie, że jest to po prostu osoba najważniejsza z tego względu, że po prostu łączy ten stary team z nowym, bo była też w starym teamie, co prawda pod koniec jego. No ale też jest w tym właśnie nowym teamie. I, i, I przez to jest takim, jakby połączeniem pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co będzie niedługo. A właściwie jutro, bo już jutro o godzinie 16 pojawia się kolejny film na kanale Team X. Chciałbym go bardzo zobaczyć. Kolejną osobą jest Czaro, czyli osoba, która przewijała się mi na takiej fajnej aplikacji, która zaczyna się na TIK, a kończy na TOK. I nic nie mam więcej do dodania. Po prostu. Kolejną osobą jest Monia, czyli dziewczyna, która, nie wiem, mi przynajmniej przypomina fagatę. Nie wiem czemu. Kolejną osobą jest Pieszko, czyli osoba, którą naprawdę bardzo dobrze znam. Przewiła mi się na wszystkich porta portalach praktycznie. Czyli oczywiście na y, aplikacji, której mówiłem wcześniej, na YouTubie oraz na, na Instagramie. Właściwie pierwszy raz spotkałem Pieszko na, w internecie jakoś kilka lat temu. I właśnie mi się podobały jego filmy, bo miał taki specyficzny humor, e, który mi odpowiadał po prostu. Kolejna osoba to jest Patty, która, nie wiem, mi się wydaje, że ona strasznie po prostu próbuje być jak Lexi, albo nie wiem, zostały jej to narzucone, czy coś w tym stylu. W tym klipie Patty wygląda dosłownie, praktycznie jak Lexi. Też używa języka angielskiego, może nie w nadmiarze, no ale w sensie w swoim polskim używa angielskiego. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Może tylko mi się tak wydaje. No i kolejną osobą, która, no zdziwiło mnie to, że jest w tym teamie nowym, jest Shio. Shio to jest po prostu stary, dobry... W, w, Wy, ten zajadacz wy, wyga? Stary wyjadacz, może tak? Osoba biegła lub doświadczona w danej dziedzinie. No dokładnie. Także Sio to jest stary wyjadacz YouTube'a. To jest właściwie gracz, tak naprawdę. Początki się osiągają nawet Minecrafta, więc no to naprawdę było dawno temu. Jest on tutaj jako taka właśnie najstarsza osoba w tym teamie i, i bardzo mi śmiesznie jego postać, bo no i jestem ciekawy po prostu jak, jak to się dalej rozwinie. Myślę, że to jest jedna z ciekawszych postaci po prostu w tym teamie. Kolejną osobą w tym teamie jest Julia Żugaj, kompletnie nie wiedziałem kto to jest, ale jak wszedłem na Instagrama i zobaczyłem 250 tysięcy obserwujących to nie wiem co zrobiłem się zesrałem chyba. Kolejną osobą jest Julia Żugaj, czyli dziewczyna, która jest po prostu na wszystkich social mediach, YouTube, yy, Instagram oraz TikTok. I nie jestem w stanie nic o niej powiedzieć. Z tego klipu wynika, że jest taka jakby pewna siebie i taka trochę, yy, no właśnie, beach, jakby trochę. Znaczy, że nie plaża, tylko że no, sama w klipie tutaj nawinęła, że Sweet Beach, coś takiego. Ale pojawiła się również po tym klipie, bez, pod sam koniec odcinka. No i wydaje się po prostu być miłą osobą, więc yy, iMO na plus, na plus. No i ostatnią osobą jest Leksiu, czyli osoba, która najbardziej mnie śmieszy w tym teamie. Jest on strasznie memiczny. Dali mu oczywiście steka w klipie i był na koparce. Myślę, że dzięki niemu ten team będzie trzy razy śmieszniejszy. Tak to nie tylko jest moje zdanie. Napiszcie co... Napiszcie co sądzicie o tym w komentarzu. Ja się z wami żegnam i widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Także cześć.